Cześć, nazywam się Marcin Gałażyn i pozdrawiam wszystkich serdecznie z Centrum B7 w Nowej Hucie w Krakowie. Zapraszam Was wszystkich do mojego studia na cykl filmów, w których postaram się wyjaśnić Wam, na czym polega system MIDI i jak w prosty sposób komponować własne dźwięki, komponować własną muzykę przy użyciu tego właśnie systemu. To nie jest trudne. Zapraszam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku przedstawię Wam zagadnienie o nazwie Velocity. Jest to pewnego rodzaju, w wolnym tłumaczeniu Velocity znaczy jakby prędkość, Velocity of Sound, czyli prędkość dźwięku. Ale trzeba to traktować jako atak na dźwięk, jako akcent odpowiedni, albo ogólnie pojęta jakby dynamika danych dźwięków. Jako przykładową frazę pokażę Wam partię smyków zagranych pizzicato i co możemy z tym zrobić. Posłuchajcie sobie, jak to brzmi. No i co? I na przykład brzmi nam to bardzo płasko, a chcemy zrobić akcenty na poszczególne dźwięki. Wybrane. Otwieramy okno edycji. Jeszcze raz klikamy na pliku. Otwieramy okno edycji. Tu mamy klocuszki naszego projektu smykowego. I proszę, tutaj mamy różne opcje do zaznaczenia. I mamy Velocity. Jak widzimy, każdy z pionowych pasków jest odnośnikiem do każdego osobnego dźwięku. Im wyższy pasek, tym atak na dźwięk jest większy. Zobaczcie sami. Czyli powiedzmy, pierwszy dźwięk jest o wiele mocniej uderzony, z większym akcentem niż kolejny. A zobaczmy na przykład kilka fraz. Zaznaczamy sobie powiedzmy 4 i je sobie obniżymy, żeby były zagrane delikatniej. Te dwa natomiast, albo dajmy na to 3, chcemy podgłośnić maksymalnie, możemy to wyrównać, kolejne 4 dajemy delikatnie, no i teraz zrobimy sobie taką przeplataną roszadkę, mocniej, słabiej, robimy takie jakby akcenty wyrazowe, które w każdym autorskim dziele muszą mieć miejsce, bo inaczej nagranie będzie płaskie. Muzyka musi mieć akcenty na odpowiednie części taktu, aby miała swój charakter. No, robię teraz przykładową taką siekankę, zupełnie nielogiczną, ale tak dla przykładu. Sami zobaczcie. Zaznaczamy ten fragment, który żeśmy sobie wyedytowali. No. No dobrze, posłuchajmy tak. Sami widzicie, jak to działa. No i dalej już leci tak jak żeśmy to nagrali. Słuchajcie, jest jeszcze opcja taka, że jeżeli chcemy, aby nagranie danego tracku było jak najbardziej płynne, zagrany tą samą, powiedzmy, artykulacją, tym samym atakiem, czyli żadnych akcentów, wszystkie dźwięki, akurat tu w przypadku smyczków zagranych pizzicato, czyli bez smyczka, szarpiąc palcem strunę, żeby wszystkie dźwięki odzywały się w sposób jednakowy. Wtedy zaznaczamy całość, Ctrl-A, zaznaczamy całość tego pliku i zjeżdżamy wszystkie paski maksymalnie na dół, tak żeby się zupełnie schowały. Wtedy je podnosimy. I one są wszystkie o jednakowym natężeniu jakby. I wtedy sobie tylko ustawiamy tak jakby ich głośność, ich dynamikę wspólną dla wszystkich. Dla wszystkich jest taka sama. Brzmi to tak. Może troszkę głośniej. Przeakcentujemy mocniej. Szarpiemy te struny mocniej. No wiadomo, że projekt jest niewyrównany, trzeba byłoby zrobić kwantyzację, poukładać wszystko, ładnie to podczyścić,
zagrane jest nierówno. Jak sami widzicie, każdy z tych pasków ma inną długość, przez co zupełnie inaczej odzywają się te dźwięki. Trzeba byłoby sobie ładnie wszystkie odrysować od linijeczki, żeby projekt brzmiał równo. Czyścimy od kreski do kreski, tak żeby to brzmiało schludnie i czysto. Tak to sobie leci. No i zobaczcie, wszystkie dźwięki mamy dokładnie w ten sam sposób zagrane. Ale jeden poszczególny możemy sobie obniżać. Musimy wiedzieć, który. Dynamika projektu jest niezwykle ważna, aby projekt żył, aby projekt pulsował, aby muzyka, pomimo tego, że jest zagrana w MIDI na instrumentach wirtualnych, aby ona jak najbardziej przypominała prawdziwą, żywą muzykę. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Kultura pod drzwi. Od słów do bitów. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Centrum B7, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Nowa Huta 2020.